Ludziska, zacznę ten odcinek chyba od soczystego kurwa, ponieważ właśnie nagrałem dwa odcinki i okazało się, że te dwa odcinki są bez dźwięku. Co straszliwie mnie zdenerwowało, bo znalazłem coś bardzo ciekawego i bardzo z tej rzeczy się cieszyłem. A mianowicie, moi drodzy, po długim oczekiwaniu w sumie na zdobycie czegoś w tym Minecrafcie, wreszcie mi się to udało. A więc 3, 2, 1 i możecie klaskać. Proszę bardzo. Tak, moi drodzy, wreszcie diament. Zszedłem, oczywiście nagrywając, do tutaj, jak widzicie, podziemi. I udało mi się znaleźć Daimonda. Mata Daimonda. Dlatego, że tak jak mówię, kurde, no, chciałem, nagrywałem, było wszystko fajnie, ale nie było dźwięku mojego. I to niestety, ale za przeproszeniem, spierdyliło mi wszystko. No, tutaj dużo jest tych diamondów. I dobrze. Bardzo wręcz dobrze, tylko tak. Liczy się bezpieczeństwo, pamiętajmy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Moi drodzy, w sumie muszę mówić o wszystkim, o czym mówiłem nagrywając to ostatnio, no ale w każdym bądź układzie, w moim świecie Minecraftowym nastąpił dosyć ogromny progres, ponieważ przez dłuższy czas, raczej nie mogłem nagrywać, a chciałem sobie troszkę pograć w Minecrafta, bo miałem takie dni, takie chwile, że nie miałem co robić, więc chciałem sobie pograć w Minecrafta. No i po prostu pobudowałem parę ciekawych rzeczy i już mniej więcej po tym odcinku, bo nie wiem ile ja tego dzisiaj nagram, czy po tym nieudanym występie będę starał się tutaj jeszcze coś robić, ale w każdym bądź układzie będziecie już mniej więcej mogli zobaczyć, czym ja będę się zajmował w odcinkach kolejnych. No. A więc, moi drodzy, zacznijmy może sobie od... Ja się boję teraz, żeby mi tutaj nic nie zabiło. Zaczniemy sobie może od ostatniego filmu. Mianowicie... O nie, poczekajcie, bo to będzie głupie. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek na temat Phantom Lorda i w ogóle tam z tą sprawą, że... gościa sakowali. No ale w każdym bądź układzie ja tak wchodziłem sobie wczoraj na komentarze, bo pojawiły mi się jakieś i zauważyłem, że większość osób komentujących, raczej większość osób komentujących, ja tam miałem... Wiem, że jeden komentarz albo został usunięty, albo on po prostu nie wszedł, bo w skrzynce, raczej tam jak pokazuje się wam ten dzwoneczek, nie, że niby ktoś wam dał komentarz, pisało mi, że gościu mi coś tam napisał, ale pod filmem tego nie ma, więc nie wiem, co się stało. W każdym bądź układzie, większość tych komentarzy jest takich trochę... no, gimbazjalnych, można powiedzieć. Liczyłem raczej na jakąś dyskusję na temat, wiadomo, tego internetowego terroryzmu i tam w ogóle. No, a spotkałem się z, za przeproszeniem, z debilami. No, w sumie każdy komentarz był na swój sposób debilny. Nie było żadnego mądrego komentarza, no i jestem tym troszkę zawiedziony, bo myślałem, że jakaś dyskusja się rozwinie między ludźmi, a okazało się, że no niestety, ale przez debili raczej do żadnej dyskusji nie dojdzie. Ja tam też nie chcę usuwać tych komentarzy, no bo i po co? Ale wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Ja po prostu miałem inny... Oj, mój pies. Wariuję. Ja po prostu myślałem, że to... będzie miał jakiś inny odzew. O, właśnie. Że to będzie miało po prostu jakiś inny odzew i... będzie można naprawdę z ludźmi pogadać, a tu się okazuje, że no... niestety, znowu zostałem... znowu się zawiodłem w każdym bądź układzie. A szkoda. Moi drodzy, bo naprawdę ja wierzę w ludzi, nawet tych najgłupszych, ale no,
Niestety, nie jest tak łatwo, jakby mogło być. Ludzie są głupi, nic z tym nie zrobimy. Tu też raczej nic nie znajdę. I tak, moi drodzy, zacząłem też sobie ostatnio pykać w Eurotruck Simulator. Powróciła mi do niego wena, powróciła mi chęć na Eurotrucka. Nie wiem, czy coś nagram, nie wiem, czy będę miał po prostu czas. No i możliwości, bo raczej ja zaraz do możliwości przejdę, bo też to poruszałem w odcinku poprzednim bez dźwięku. Ja mam taką sytuację, moi drodzy, że ja lubię nagrywać, jak nikogo w domu nie ma. Wiecie, no mogę, po prostu się czuję luźniej, nie ma żadnych problemów, nikt mi nie wchodzi do pokoju ani nic, więc jest spoko. No ale niestety, ostatnimi czasy przez taką, a nie inną sytuację, po prostu ja straszliwie mało mam, jakby to powiedzieć, straszliwie mam mało możliwości na nagrywanie, bo zawsze ktoś w tym domu jest. I to jest naprawdę, no, już straszliwie irytujące. Ja wczoraj w sumie coś chciałem nagrać i byłem dosyć zawiedziony tym, że nie mogę. No bo tak jak mówię, ja po prostu się czuję pewniej, czuję się lepiej, gdy nagrywam, jak jest dom pusty i nie ma żadnych kłopotów. No ale na szczęście teraz mam dom pusty, więc mogę coś więcej nagrać. Też dzisiaj planuję nagrać co nieco z wrestlingu. Za podsumowanie tam 2013 roku i w ogóle. Ale to zobaczymy. Na to też będzie czas. Póki co mamy 4 diamondy. Więc jesteśmy, można powiedzieć, w domu, tylko zaraz będę musiał stąd wyjść. Wyjść i... No i pokazać wam te budowle, które zrobiłem. Też szukam, moi drodzy, szukam slajmów. I za chuj nie wiem, gdzie ja mogę je znaleźć. A bardzo by mi się przydały. Kolejna sprawa. Kupiłem sobie, moi drodzy, Mark of the Ninja oraz Walking Dead. Drugi sezon, więc jeżeli kogoś by to... I też kupiłem sobie DayZ Stand Alone. Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć z tego, z czegoś seryjkę, to po prostu piszcie. Szczególnie z tego Mark of the Ninja, bo ja tak w sumie na troszkę spontanicznie kupiłem go. Ale... O, o. Ale zauważyłem, że to może być dobry zakup. No i chyba się nie zawiodę. Jest cała skała macierzysta i w ogóle. Nie, dobra, trzeba stąd wychodzić. Tylko sobie zaraz porobimy tutaj parę ciekawych rzeczy, żeby nie zdechnąć. Tak, pierwsza ważna rzecz. Patole i to. Niestety tylko to. Mi się wydaje, że ja sobie zrobię diamentowy kill off, dzięki czemu będę mógł pójść do Netheru, a to też by było w sumie w pewnym momencie dosyć dobre, żeby się do Netheru przejść. Dobra, więc tak. Musimy iść. Musimy iść i stąd wyjść. I uważać na różne straszliwe rzeczy, które nas tutaj spotkają. Mamy jeszcze tutaj żelazo, to dobrze. Kolejna ważna informacja, moi drodzy. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku, czy w poprzednim odcinku, no dawno to już było, ale w każdym bądź układzie mówiłem o tym, że Joey Jordison odszedł ze Slipknota. No i pojawiła się wczoraj informacja mówiąca, czyli sam Joey napisał na Facebooku, że on nie odszedł ze Slipknota. Żeby tam nie było tych spekulacji głupich. Tylko wiecie co? Ja się do tego... Oj. Aha, czyli to tak nie działa... kurwa. No cóż. Ja się do tego aż tak pozytywnie nie nastawiam, bo
Ewidentnie coś w Slipknocie się dzieje, ewidentnie coś tam nie gra. I. Upsi. Ciężko mi jest w to wierzyć, że tak ktoś nagle podał informację z dupy, że Joey odchodzi, a teraz się okazuje, że jednak on zostaje. Mi się osobiście wydaje, że, tak jak mówię, tam jest dalej jakiś problem, jakiś kłopot. I Joey napisał, że on nie odchodzi ze Slipknota, a czyli że on nie odszedł ze Slipknota. Tyle, że pytanie moje brzmi: jeżeli on napisał, że on nie odszedł ze Slipknota, czy to może po prostu oznaczać, że okej, wszystko jest gites i zostaje, czy to może oznaczać, że to może po prostu, wiecie, mieć dwa znaczenia, nie? Pierwsze znaczenie, że on zostaje, że jest spoko, że to było jakieś chwilowe nieporozumienie, a drugie znaczenie to może być, że on nie odszedł ze Slipknota, tyle że Cory i ci inni go po prostu z niego jakby wyrzucili, bo to też tak może być. I nie zapominajmy o tym, bo ja bardzo chętnie bym chciał, żeby Joey Jordison został w Slipknocie, ale no tak jak mówię, coś tam musiało nie grać, skoro pojawiły się takie informacje. No ale miejmy nadzieję, że wszystko się no kurwa, szukam słowa. Wyjaśni, o właśnie, tego szukałem. Mam nadzieję, że właśnie wszystko się jakoś wyjaśni i będzie dobrze. Bo Slipknot bez Joeya to nie jest to samo. Nie mówię też, że Slipknot bez Joeya jest gorszy. Ale po prostu, wiecie, to już nie jest to samo. Joey Jordison był, można powiedzieć, osobą, która była jedną z założycieli całego Slipknota, więc też to jest takie, no, troszkę dziwne. Ale osobiście wątpię, że on odejdzie. Slipknot jest po prostu, dla tych ludzi to jest coś, od czego zaczęli i wiecie. Nawet jakby miały być jakieś problemy, to po prostu muszą porozmawiać na ten temat i sobie wszystko jakoś wyjaśnić, żeby nie było żadnych spin. Bo najprawdopodobniej tam chodziło o to, że może Joey chciał troszkę więcej pracy nad Slipknotem, a może rzeczywiście postanowił już zająć się swoim nowym zespołem. Kto wie, tak naprawdę? Kto wie? Najpewniej my się o tym dowiemy jako ostatni. Bo wiadomo, no my jesteśmy zwykłymi ludźmi. Nam się nic nie mówi. Co my tam mamy? Więcej żelaza. Żelazo się przyda. Zresztą to jest Minecraft, moi drodzy. Tutaj się wszystko przydaje. Tylko że wiecie co? Ja powolutku mam taką spinę, że ja pójdę dalej i ja zginę. A tego bym nie chciał. Nie chciałbym też spaść do lawy, bo to może być chujowe. Nie bójmy się używać tego słowa. Nie, nie, nie. Ja sobie to daruję. My się stąd wyjdziemy. A ja się postaram tutaj kiedyś wrócić. Czy z wami, czy bez. Ale po prostu jest teraz za dużo rzeczy mam, żeby je tak stracić, tak bez niczego, bez żadnej walki. A wpadnięcie do lawy niestety oznacza śmierć na miejscu. W ogóle, moi drodzy, jak wam tam minęły święta?
Jakie dostaliście prezenty? Co was zaskoczyło, a co może było takie same? Bo ja przyznam się wam, że na te święta nie dostałem nic. W Sylwestra się nawet nie napiłem szampana. Więc tutaj... No rodzina jaka jest, taka jest, niestety. Jakby to powiedzieć, są... O, to ja to wszystko zostawiałem. No patrzcie. Są lepsze i są gorsze dni, ale teraz są takie, no, głupie dni. A szkoda, bo wiecie, ja tam wiele nie potrzebuję, mi tam styknie zwykła książka. No, ale jednak, no. Nic się nie dostało. Tak mi, kurde, chociaż nie, no dobra. Ten portal do Netheru... Go się kiedyś zrobi, ale... Raczej nie teraz. Bo i po co? Póki co Nether to jest moje najmniejsze zmartwienie, przynajmniej w tym momencie, bo... Albo znajdę po prostu, którędy wychodziłem. Albo zrobimy tak by, taką jakby powtórkę z rozrywki i... I przejdziemy się kopiąc do góry. Co też nie jest głupim pomysłem. Bo tak też można wyjść. Coś tu chyba wpadło. O, ale proszę bardzo. Znaleźliśmy miejsce, dzięki któremu się wydostaniemy. Jeżeli nie będę spadał, for fuck's sake. Tylko czy tam gdzieś jest... Takie wyjście. Czy będę musiał znowu może kopać do góry? Tam coś chyba jest. Zobaczymy. Ja i tak tu chyba będę musiał wrócić, przeszukać jeszcze tą jaskinię, ale teraz mam za dużo rzeczy, które mógłbym stracić, a nie chciałbym tego. Bo nie po to szukałem tych diamentów, żeby je teraz stracić. Jak myślicie, kopiemy, czy szukamy wejścia z tej pułapki zwanej życiem? Hoho. Tam coś jest. Tam wiem, że nic nie ma. Dobra. Nie będę się tam pierdylił z tym. Po prostu w najłatwiejszy sposób trzeba stąd wyjść. I tyle. Bez żadnych bezedur. Ach. No i tak, moi drodzy. Święta, święta. I po świętach, jak to się mówi. Teraz w sumie będzie powrót do tej codzienności. Ale w sumie tak zawsze było. Kurde. Tylko, że kiedyś tak się myślało, nie? Że są święta, jest fajnie, bo jest luz i w ogóle. Ale tak naprawdę... Kurde, co to jest? Co, jesteśmy w jakiejś górze czy coś? Ale tak naprawdę... O, dobra, wychodzimy. Tylko ciekawe gdzie. Bo słyszę wodę i coś się boję, że... Nie, dobra, jest git. O, proszę bardzo. Dobrze, moi drodzy. My sobie może zaczniemy taką przygodę od jedzenia chleba. Jak pamiętacie, kiedyś miałem kurczaki, nie? Kiedyś miałem 3 kurczaki, no ale tak jak mówiłem, będę chciał, żeby one się reprodukowały. What the fuck? Chuju. Chciałem, żeby się reprodukowały i jak widzicie, no reprodukcja jest całkiem niezła. Aż laguje. No, ale to... Nie, no dobra, zabijemy troszkę tych kurczaków. Tylko najpierw sobie się przejdzie. Tutaj ogólnie zrobiłem większy wodospad. Ale dobra, co będzie w następnym odcinku, moi drodzy, to zobaczycie za parę dni najpewniej.
Ja jeszcze jeden odcinek postaram się nagrać, pokażę wam, co tutaj zrobiłem nowego, więc do usłyszenia, do zobaczenia.